Margaret o uduchowionym ślubie wśród szamanów jest ważna w moim serduszku, a nie pod względem prawnym. Margaret to z pewnością jedna z barwniejszych postaci rodzimego show biznesu. Popularność zyskała ponad dekadę temu. Jeszcze jako niewinna szafiarka. Następnie przebiła się do przemysłu muzycznego. A krytycy okrzyknęli ją polskim towarem eksportowym, zywiac nadzieję, za jej piosenki podbija cały świat. Przez ponad 10 lat w blaskach fleszy Margaret przeobrazała się niczym kameleon. Wielokrotnie zmieniając swój wizerunek oraz eksperymentując z różnymi gatunkami muzycznymi. Obecnie twórczość Margaret zdaje się być mieszanką alternatywnego urban popu z hip-hopem. Niszowa twórczość idzie w parze z równie wyszukanymi i oryginalnymi stylizacjami. Spora metamorfoza Malgorzaty według niektórych jest pokłosiem jej związku z muzykiem i autorem tekstów KCZ-em. Artystyczna para zaskoczyła fanów, gdy w styczniu 2020 roku wzięła ślub w Ameryce Południowej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Margaret wzięła ślub. Błogosławienie szamanów, magiczne pieśni, wieczór bez wódeczki, foto. Jak można się domyślać, ceremonia zaślubin ekscentrycznej pary była wyjątkowo oryginalna. Ślub Margaret i KCZ-a miał miejsce w Peru, podczas uduchowionego wyjazdu, zorganizowanego przez Fundację Psychonauta. Wydarzenie odbyło się pośród dżungli, na miejscu nie zabrakło błogosławieństwa szamanów i magicznych pieśni. A zamiast wódki serwowano psychoaktywny napar. Niezbyt zadziwiający będzie pewnie fakt, że związek malzański Margaret i KCZ-a w świetle polskiego prawa nie istnieje. Wokalistka wróciła pamięcią do wyjątkowej ceremonii podczas wywiadu z Pomponikiem. Reporter portalu dopytał Malgosię o to, czy rzeczywiście jej ślub nie jest ważny. Ważny jest w moim serduszku, po prostu. A tak pod względem prawa nie jest ważny. Ale my nie chcieliśmy mieć takiego systemowego ślubu, tylko chcieliśmy mieć ślub dla duszy i dla serduszka. Więc dla mnie on jest jak najbardziej ważnym ślubem, tłumaczyła piosenkarka. Dziennikarz zapytał Margaret również o to, czy nie myśli nad formalizacją malzeństwa. Na wypadek gdyby jej mąż chciał na przykład dowiedzieć się o jej stanie zdrowia w szpitalu. Artystka przyznała, że ani ona, ani jej mąż o tym nie myśla. Wiesz co, nie myślimy o tym. Bardzo zdrowo się ostatnio nosimy i ten szpital, choroby są jako z daleko od nas, więc nie myśleliśmy o tym. Podsumowała.